Seria kostek z Lego Friends. Tutaj kostka gier Oliwii. Te kostki pokazywaliśmy nieraz na blogu. Ta seria wyróżnia się tym, że przypomina ta plecak, tak? Widzimy tutaj jakby przód plecaka, jakieś kieszonki, jest pad, bo to ma być kostka do gier, czyli związane z grami na konsole komputerowymi i na komórki. Więc tu mamy, to jest malunek, tak? Fragment plecaka. Tu mamy uchwyt, tak jak plecak się nosi, a z tyłu widzimy felki, tak? To są jako felki te elementy dobudowane z zewnątrz. Tu dziecko może sobie jeszcze naklejki naklejać. Tu widzimy otwieranie i tu zatrzask. Tak otwierane na bok i tu cały świat. To jest Olivia, tak, taka figurka. Z fajnych elementów tu widzimy słuchawki na uszach. Figurki, wszystkie te same, tylko kolorki różne. W tym przypadku będą to koty. Ona dostała niebieskiego kota. I tak, skoro kostka gamingowa, czy tam kostka do gier, kostka gier, no to jest typowy fotel dla gracza. Tak. Komórka, smartfon. Z tej strony świetnie zrobiony pad. O, ekran, tak. Monitora i głośniki tutaj. Tak, ja to muszę trochę inaczej chwycić, żeby mi tutaj się nie trzęsło. Tak to wygląda. Tak to wygląda z drugiej strony. To się trzyma na tych ściankach z tyłu. Ja to zaraz spróbuję wyciągnąć. O, dwa zatrzaski, tak widzimy. I taki element. A spróbujemy jeszcze tego wyciągnąć, żeby nam się nie złamał. Dało radę. Widzimy całe wnętrze teraz bezpośrednio widoczne. Wszystkie te plakaty, te naklejki główne. I to możemy obejrzeć, jak wygląda. No i oczywiście można to z powrotem wkładać. Dwa przyciski. Jest. Tu jeszcze jakieś ma jedzonko. Dwa zaczepy. Jest ściśnięte. Tak. Dziewczynka wchodzi na fotel. Tutaj ten mały dziubek. Zamknięte i dziecku się nie wysypuje. Znowu w całości, tak. I to jest kostka gier Oliwii, jako bohaterka to jest Oliwia. Klocki Lego. Lego Friends. Dzięki.